Cześć, witajcie w modyfikacjach, czyli przeglądzie modyfikacji do Minecraft. Dzisiaj zajmiemy się modyfikacją o nazwie More Mobs and Ores. No dobra, przechodzimy do modyfikacji. Ta modyfikacja dodaje nam więcej rud i trochę nowych mobów. Najpierw zacznijmy od tych rud jednak. Pokażę wam, co się da wykopać jakim kill-offem. To wykopiemy. Tego już nie wykopiemy. Tego też nie wykopiemy. I tego też nie wykopiemy. A zobaczmy, czy z tego wyleci, jak to wykopiemy. Wyleci. Tak samo z tych trzech. To była ruda. Czego? Alright. Czyli tym wykopiemy, tym wykopiemy, tym wykopiemy, tym bardziej. No i diamentowym tym bardziej. To też wykopiemy od drewnianego wzwyż. To też wykopiemy od drewnianego wzwyż. To wykopiemy od żelaznego wzwyż. To też od żelaznego. To też od żelaznego. I to też od żelaznego wykopiemy. Wszystkie po kolei. Ta zielona. Adamantium. Dalej. Mithril. Onyx. Crystal. Redite, Morite i Orite. Teraz pokażę wam, jakiej wytrzymałości są dane kill-offy i jakie są najlepsze. Te pierwsze trzy są lepsze od diamentowych. Tak, zobaczmy. Wykopiemy spokojnie to. Z jaką szybkością wykopiemy stąd? Szybko. Złoto też. Lapis też. Diamenty też. To jest bardzo dobry kill-off. Jak widzicie. Dalej, kolejny kill-off. Trochę wolniejszy. Ale nadal szybki. Teraz Onyx. Jest wolniejszy od tamtych kill-offów. Ale stone kopię jednak szybko. Dalej, krystal. Jak żelazny. No jak żelazny, dosłownie jak żelazny kill-off. Nie wiem, jak to jest z tym żelaznym kill-offem. Dalej, redite. No nie, no to jest jak żelazny kill-off. Własny nie można szybko kopać własnych rud. No i tutaj coraz wolniejsze schodzimy. To jest Morite. Kill z Morite'u i z Orite'u. Ten to już jest. Zobaczmy. Tym nie wykopiemy diamentów. Ani złota też. Widzicie? Dziwne trochę, co? Wykopiemy orange, znaczy? Tak, wykopiemy. Normalnie możemy te wszystkie przedmioty sobie pozaklinać na wydajność, na wszystko to, co normalne kill-offy mają. Same wydajność, tak? No dobra. No to przejdźmy w takim razie do siekierek. Tak samo będzie. Będzie tak samo na pewno. Szybka. 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 Tutaj nieco wolniejsze. I tutaj już dużo wolniejsza. Jak żelazna. No i tak samo możemy je wszystkie sobie enchantować, widzicie. No to co, może przejdźmy już do mobów. A, jeszcze jedno, crafting przecież. Cóż prostszego, cóż prostszego. Aha, najpierw to trzeba przetopić. To ja już sobie przetopię, bodajże, no tam proszę.
111 sztabek. Jeszcze kilof. No to co? Kilof normalnie enchantujemy, co? Crystal Bow. Tu jest Bone Sword jeszcze dodany. Normalnie zbroje tak samo enchantujemy. Tutaj są rzeczy, co są strasznie ciemne i ich nie widać. Tu jest Adamantium Bowl. Jak robimy łuki? Tak nie zrobimy. Zaraz wam pokażę, bo łuki akurat się inaczej kraftuje. Chciałem wam to pokazać, tylko muszę to znaleźć. Recipes. Właśnie, no co ja robię? Łuki się kraftuje normalnie. Tylko do tego trzeba mieć zdolności oczywiście. W postaci umiejętnego zapamiętywania. Normalnie kraftujemy. Crystal. I tak samo z tego będzie. I obrażenia oczywiście będą troszkę większe. W zależności już od łuku. No to już chyba wszystko omówiliśmy z tego. Jeszcze to, a to zobaczycie zaraz. No dobra, przechodzimy do mobów. No dobra, przechodzimy do przeglądu monsterów. Dobra, najpierw moby agresywne. Widzicie? Muszę sobie chyba zrespić miecz. To był chyba bandyta. No to był bandyta. Dalej. Warrior Princess, czyli walcząca księżniczka. Te moby są niesamowicie szybkie. Ja chyba muszę sobie zrespić złotych jabłek, bo dalej mamy wikinga. Jeszcze później, po wikingu, minotaura. Jeszcze tylko dzień zrobię. Minotaur dobry być. Giant. To nie są moby nocne, to są moby dzienne. Niego wypada krzemień. Ogr. Dubsko. On jest dużo większy niż Giant, co? To jest... Kurczę, zapomniałem. Powiem wam, co to jest. To był... Battle Monk. Pirate teraz, czyli pirat. Z niego leci czasami ta szabla. I to był Gladiator. A to nie koniec jeszcze tych mobów. Assassin, Orc, Ranger, Samurai, no i Dovahkiin. Assassin. Z niego lecą też czapki. Orc. To te ciekawsze moby. Ranger. Ork. Samuraj. Ten jest bardzo wytrzymały, ale z niego lecą dwa żelazne miecze. I na koniec Dovahkiin, czyli smocze dziecię. Kojarzycie ze Skyrima? Dwa krystale z niego lecą, no. To jest coś, to jest jednak coś. Dobra. To teraz moby neutralne, jak dla nas. Crusader, czyli krzyżowiec. To jest Guard chyba. Ten sobie uciekł w ogóle. To też
Posłałem ich do boju chyba. Tych trzech to był Crusader, Elf przed nami i Guard. Guard. Dobra. To są moby. Boss, mini bossy gry takie. Baczcie. Ten dobry boss. Ojej. O w dupę. Kurna. Nie da się go zabić, po prostu. No to teraz masz pysk. On jest niesamowity. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Co z niego leci? Nie, nic. Nie no, lecą dobre sztaby. I teraz miałem to wszystko posegregowane, ale oczywiście musiał mnie zabić, musiał. I teraz nie wiem w jakiej kolejności. Dobra, zaczynamy Creative. Reaper. Też mini boss. Chyba. Nie wiem. Dalej. Dark Mechant. Bardzo słaby. Oj, oj, oj. Teraz jest mini bossem. Jest chyba jakiś król, czy coś. Ten deseń. Tyralxel. Odpychamy! One są bardzo dobre. Ma taki miecz jak my. Trzeba się nasunąć tych jabłek. Oj, 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 oj. To są moby niesamowite. Bardzo dobra modyfikacja. Dodaje bardzo dużo. Co dalej? Skeleton Ninja. Fajnie wygląda, co? Z nich dropią te miecze właśnie. Desert Menchant. On miał książkę. Może z nim można handlować? Nie wiem. Dobry. Odejdź. Dalej. Skeleton Warrior. To jest mini boss. Widzicie po jego wytrzymałości. I merchant. Z nim nie możemy handlować. Ale możemy się z nim troszkę pobić. A więc sobie było tyle z tej modyfikacji. Jeżeli się wam podobało, dajcie łapkę w górę. Widzimy się w kolejnym przeglądzie. Cześć!